My się dołączymy do Aurelki. Chcemy wam opowiedzieć o kilka cudów w naszym życiu. A jak wiecie, postawiliśmy wszystko na Panu Bogu. Całe nasze życie opaliśmy na Nim. I z tego wynika kilka takich praktycznych postaw. Wszystko oddajemy na Eucharystii. Wszystkie nasze problemy zdrowotne, finansowe, jakieś inne wewnętrzne zmagania. Oddajemy wszystko na Eucharystii. W tym oddajemy również nasze zdrowie. Dlatego, kiedy ktokolwiek z nas na cokolwiek jest chory, pierwszą taką naszą reakcją rodzinną jest modlitwa wstawiennicza za tą osobę. Z nałożeniem rąk dzieciaczko też już to wychodzi. Sprawnie same wyciągają rączki nad drugą chorym rodzeństwem, czy nad nami nawet wieczorem nas błogosławią często. No i razem tak omadlamy te nasze słabości fizyczne. Chcemy pokazać tym naszemu Panu, że ufamy Mu, że jesteśmy Jego dziećmi i że wszystkie nasze codzienne sprawy również Niemu chcemy powierzyć. Wiele razy nas zaskoczył. Czasami pojawiała się gorączka i kilka godzin po modlitwie po prostu znikało. Mieliśmy jechać na rekolekcje, zazwyczaj to było w takich kulminacyjnych momentach, gdzie się ważyły nasze wyjazdy. Ostatnio też Aurelka miała tak spuchnięte gardło, duży niedosłuch. Lekarstwa pogarszały sytuację, przypisane przez lekarza. Byliśmy zmuszeni odstawić leki i tylko się modlić. No i to się okazało, że po paru dniach wrócił głos, wrócił słuch, bez żadnych powikłań i komplikacji. Ja chciałbym wam dwa takie cuda opowiedzieć o sobie. Pierwszy to sprzed 7-8 lat mniej więcej. Miałem od liceum bóle kręgosłupa, które w ostatnich miesiącach przed uzdrowieniem mocno się nasiliły. Ten ból przełudzał mnie w nocy. I na rekolekcjach małżeńskich Pan po prostu dotknął go i uzdrowił, za co uchwała. To było 6 lat temu, to było przed poczęciem się Aurelki, po tych rekolekcjach, po 7 latach, kiedy nie mogliśmy mieć dzieci, staraliśmy się, modliliśmy się. Przez 7 lat Pan Bóg nam nie dawał dzieci, właśnie po tych samych rekolekcjach z ojcem Jamesem po 3 miesiącach. Pojawiła się właśnie Aurelka. Drugi raz Pan zainterweniował tak dość wyraźnie, zabierając mi całkowicie problem z gali, który miałem gdzieś tam od lat studenckich. Też w ostatnich roku, dwóch może lat nie rozstawałem się z tabletkami na zgagę, praktycznie codziennie musiałem brać. I w maju zeszłego roku przez takiej modlitwy wstawienniczej rodziny, małżeńskiej, wieczornej, pewnego wieczoru zauważyłem, że ten problem po prostu został przez Pana zabrany. No i wiele też takich uzdrowień wewnętrznych, duchowych z naszych słabości miało miejsce. Nawet na wakacjach biodro tak strasznie wysiadło, że nie mogłam poruszać się z Łucją. Nachylać się do niej, był to straszny ból i po prostu na Eucharystii tam nad morzem powiedziałam: Panie Jezu, oddaję Ci to biodro, już nie wiem, co mam robić. I budzę się rano, mogę chodzić normalnie, schodzić po schodach, podnosić ją do góry, prowadzić za rączkę, więc to było też takie niesamowite doświadczenie podczas przemienienia, że Pan Jezus naprawdę zabrał ten ból, tą dolegliwość. Kiedy powierzamy Panu sprawy trudne i prosimy o taką interwencję konkretną, zdrowotną, finansową, to jest tak, jakbyśmy usłyszeli zaproszenie, to samo zaproszenie, które święty Piotr usłyszał,
był na łodzi. Wyjdź i chodź. Jezus był na wodzie. Piotr musiał postawić ten pierwszy krok w całym, w pełnym zaufaniu. Także absurdalne zaproszenie Jezusa, żeby chodzić po wodzie. Nikomu, wydawałby się nikomu niepotrzebny. A jednak Jezus zaprasza każdego z nas, byśmy stawiali takie właśnie kroki zaufania w relacji z Nim. Bo wierzysz w to, co niemożliwe. Chwała Panu. Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa.